Cześć, ja jestem Sylwia, jestem terapeutką w Centrum Metody Krakowskiej i dziś opowiem Wam trochę o jednej z naszych pomocy służących do ćwiczeń linearnego przetwarzania informacji wzrokowych, czyli o połówkach. Może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle wykonujemy tego typu ćwiczenia. Linearne przetwarzanie informacji wzrokowych jest niezbędne do prawidłowej percepcji obrazu oraz pisma. Dziecku, które posiada umiejętność składania obrazków z części, łatwiej jest dostrzegać relacje między częścią a całością, czy chociażby pilnować kierunku od lewej do prawej strony podczas nauki pisania i czytania. Zaprezentuję Wam teraz, jak korzystać z połówek. Zestaw składa się z 34 obrazków rozciętych poziomo, pionowo lub po skosie. Bardzo ważne jest, by podczas wykonywania ćwiczeń pozwolić dziecku na samodzielną aktywność. Od czego rozpoczynamy? Rozkładamy przed dzieckiem dwie połówki i pytamy, co to jest. Jeżeli dziecko nie odpowiada, to prosimy o złożenie obrazka i ponawiamy pytanie. W trudniejszej wersji dziecko dostaje cztery połówki i ma je dopasować tak, by powstały dwa obrazki. Następnie nazywamy elementy, które znajdują się na obrazkach. Dalej zwiększamy poziom trudności i dokładamy liczbę połówek. Bawcie się dobrze!